No co, mysie pysie? To można już oficjalnie mówić, że ktoś jedzie na Ukrainę? Możemy kontestować politykę państwa bez oskarżeń o ruską agenturalność? Czy już możemy przestać drżeć ze strachu i zająć się w końcu realizacją polskiego interesu narodowego? Czy nadal będziemy słuchali głupio-mądrych, chociaż zdolnych dziennikarzy powielających tanią polityczną propagandę? Czy możemy bez lęku zadać pytania? Czym dysponuje dziś nasza armia po tym, jak oddaliśmy Ukraińcom niemalże wszystko? Witajcie w Polsce, w kraju, w którym nikt nie bierze odpowiedzialności za nic, a winnych się nie rozlicza. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w sobotę o sprawach społecznych i politycznych. Jest już nas ponad 15 tysięcy subskrybujących. To wspaniały wyniki jak na niecałe 2 miesiące działalności. Dzieje się to dzięki Wam i Waszemu wsparciu, dzięki któremu mogę skupić się na działalności publicystycznej, tworzeniu programów na kanale Marek Miśko Czuwaj i rozwijaniu tego projektu o kolejne elementy, które zobaczycie już w najbliższym czasie. Obecnie widujemy się w każdą sobotę oraz niedzielę o godzinie 19. Cały czas testujemy, które godziny emisji będą najlepsze. W środę natomiast najnowszy cykl, żeby nie schamieć. Jeżeli jesteście zainteresowani, aby kanał Marek Miśko Czuwaj rozwijał się oraz żebyśmy mogli produkować kolejne programy, możecie postawić naszemu zespołowi kawę na serwisie Buy Cafe lub zostać patronami poprzez zrzutkę. Link w opisie filmu i pierwszym komentarzu. Nie mogę już patrzeć na tego naszego skompromitowanego prezydenta. W życiu nie spodziewałem się, że można być dorosłym mężczyzną i być aż tak naiwnym, ograniczonym i infantylnym. Andrzej Duda to mój wielki wyrzut sumienia. Mimo wszystko, za co państwa przepraszam. Chociaż udało się dzięki temu właśnie wsparciu w drugiej turze załatwić odrzucenie piątki dla zwierząt i tego, że nie będzie zakazywania działań Trybunału w sprawie zabijania nienarodzonych dzieci. Długo biłem się z myślami. Nie dopuszczałem do siebie tego, że Andrzej Duda naprawdę uwierzył w to, że istnieje taki nieistniejący przecież konstrukt jak przyjaźń w relacjach między państwami. Od roku oglądam te konferencje prasowe, jego wyjazdy do Kijowa, te pożal się Boże grymasy na twarzy, bredzenie o braterstwie z Ukraińcami i chcę się zakopać pod ziemię. Nie ma żadnego braterstwa. Są tylko i wyłącznie interesy. Mówię tu o polityce. My natomiast ze swojej strony daliśmy więcej niż sami mieliśmy i oto nam odpłacają, jakby ktoś nam dał w mordę. Osłabiliście nasz kraj i wystawiliście na śmieszność, a być może i w konsekwencji przyspieszyliście zagrożenie wojny, które może nas wszystkich dotyczyć, na wszystkich na nas spaść, na mnie, na ciebie i na nasze dzieci. Jak mam się w tej sprawie, panie kontrolerze, nie wypowiadać? Miśko, a kim ty jesteś, żeby się wypowiadać? Mam 4 dzieci. I to moich 3 synów będzie walczyło w wojnie, do której oni dążą. Mam prawo czy nie? Cytując Janka Pietrzaka, a pan mi mówi, panie kontrolerze, dym z papierosa puszczając beztrosko, że ja niestety do tych nie należę, którzy powinni zajmować się Polską. Znamy to już z historii. Będziemy mówić. Teraz, bez sprzętu wojskowego, oczekując na dostawy nowych maszyn, jesteśmy na łasce i niełasce Niemców oraz Amerykanów. Zastanawialiście się, co będzie, gdy nas poinformują, że z przyczyn obiektywnych dostawy zamawianej amunicji i sprzętu opóźnią się na przykład o rok czy 2? Prezydent Ukrainy, broniąc interesów międzynarodowych korporacji, odgraża się nam teraz, machając z pogardą ostrą siekierką i przytępioną sztachetką oraz porównuje Polskę do stronników Putina. Zobaczcie tego tweeta. Korespondent TVP z Waszyngtonu, pan Wałkuski, zapytał Załęskiego o przyjaźń pomiędzy Polską a Ukrainą. Zobaczcie, co odpowiedział, jak uniknął odpowiedzi. Ty szturowy synu, za każdą przyjętą rodzinę, za każde wypłacone im pieniądze, za każdy kąt w domu, ciepłe przyjęcie na granicy, troskę i opiekę medyczną nie oczekujemy od ciebie podziękowań. Przyjrzyj się, podły Azjato, jak zachowują się Europejczycy, chrześcijanie i ludzie cywilizowani. Nie dziękuj za to i błagam. A zwracam się do części moralizatorów o zwiotczałych serduszkach, których przychodzi tutaj jakaś garstka, ale jednak. Nie kneblujcie mi ust chrześcijańską miłością i przykazaniami miłości, bo nie macie o tym zielonego pojęcia. Chrześcijaństwo nie jest religią, która robi ze swoich wyznawców frajerów. Jezus Chrystus był prawdziwym, twardym mężczyzną. Miłowanie bliźniego nie polega natomiast na tym, aby ściągnąć jednocześnie zagrożenie na swoją rodzinę i pozwolić, aby honor własnej ojczyzny był plugawiony. Podziękowania.
marionetko odgrywająca rolę ukraińskiego prezydenta. Podziękowania to należą się nam za to, że ten cały sprzęt wojskowy do was wysłaliśmy. Że zabiegaliśmy o was w dyplomacji na arenie międzynarodowej. Za to, że udostępniliśmy własną infrastrukturę, drogi i lotniska oraz kolej, aby można było dostarczyć wam broń. I tak rozkradaliście tę broń, zanim dotarła na wasz front, prawda? Gdzie giną wasi niczego nie spodziewający się, nieświadomi żołnierze. Gdzie działają z nimi polscy medycy. Wstydu nie masz. A my nie dajmy sobie wmówić. Polska nie jest żadną tarczą, wbrew temu, co próbował jeszcze miesiąc temu suflować Zachodowi ten komik z Ukrainy. Nie chcemy przyjmować na siebie żadnych ciosów. Pomagamy po chrześcijańsku. Natomiast w tej wojnie jesteśmy neutralni. I nadszedł już czas, aby zakręcić wam wszelkie kurki ze wsparciem. Niestety niektórzy rozpaleni polscy politycy, niczym urzędnicy w Ministerstwie Głupich Kroków, uwierzyli, że polityka to sztuka przyjacielskich relacji i spijania sobie z dzióbków, bo taka jest polska racja stanu. Inna sprawa, że żadna tam racja stanu nie powinna wyznaczać kierunków naszego działania. Tym, co powinno determinować naszą politykę, jest tylko i wyłącznie nasz polski interes narodowy. Bo jeżeli sami przegramy, to już nikomu nie pomożemy. W moim przekonaniu, naszym celem, celem Polski, nie jest żadna tam przegrana Rosji, ale jej całkowite wyeliminowanie, co jest oczywiście w zasadzie niewykonalne. Więc pozostaje nam takie osłabienie Moskali, aby nigdy nie byli w stanie podjąć współpracy z Niemcami ponad naszymi głowami. Ale co to? Nagle się okazuje, że tę współpracę podejmują Ukraińcy. Nic dziwnego. Ukraińcy i Niemcy to jedność. Polityczna jedność. Naszym interesem nie jest też silna Ukraina, w pełni wyposażona w broń. Chcecie zobaczyć ich prawdziwą twarz? Niech tylko wygrają tę wojnę. Ukraina jako byt polityczny jest bowiem od zawsze niemiecką dyspozyturą i będzie grała tak, jak Niemcy każą. Nie ma żadnej przyjaźni pomiędzy nami a nimi. Ci ludzie nie są też naszymi braćmi i nigdy nimi nie byli. I nie zmieni tego ani ustawa, ani dekret, ani łezka w oku prezydenta, który okazał się największą kompromitacją naszej ojczyzny, dorównując Komorowskiemu i jego szogunowi. Nie oznacza to oczywiście, że po chrześcijańsku nie mamy pomagać. Mamy i musimy. Ale jakim kosztem ma się to odbywać? I jakim prawem decyzja o tak wielkim finansowym wsparciu zapadła bez bezpośredniego udziału narodu? Widzę dziś zauzawione prawie oczy prezydenta mojej ojczyzny, który skamle w mediach o wierze w przyjaźń. Zamiast po męsku powiedzieć, że jak się nie podoba, to fora ze dwora i odeślemy wam tych wszystkich poborowych do siebie z powrotem i wystawimy rachunek za całą pomoc. Swoją drogą działa w Polsce tyle towarzystw przyjaźni polsko-ukraińskiej. Słyszeliście o jakiejś inicjatywie popierającej Polskę w świetle słów, bezczelnych słów ich prezydenta? O jakiejś zbiorowej manifestacji Ukraińców za pomoc, za wsparcie, za poparcie, którego im udzielamy? Pamiętacie, jak prezydenci polskich miast wyłączali syreny alarmowe, aby nie rozbrzmiewały w ważne dla Polaków święta, bo ich rozdzierający sygnał może wzbudzić traumę u naszych ukraińskich gości? U których gości? Większość z tych ludzi w życiu nie słyszała syreny alarmowej, bo przyjechali tutaj w sposób całkowicie niekontrolowany z terenów oddalonych od frontu o prawie 800 kilometrów. Kretyni. Ta historia jest znacznie dłuższa. Sposób, w jaki traktowani byli polscy mieszkańcy na kresach naszej ojczyzny, to jak współczesna Polska i rząd w Warszawie nie potrafił stawać silnie w obronie ich interesów, gdy rząd litewski nakazywał kilka lat temu zmianę polskich nazwisk w dowodach na litewskie, gdy zamykane były polskie szkoły na Litwie i Białorusi, gdy ukraińscy urzędnicy blokowali ekshumację naszych rodaków. Gdzie była ta Polska z nazwy tylko władza? Wychodzi później jakiś hałabała i sugeruje, że każdy, kto tak jak ja żąda pochówku swojej rodziny od zawsze, rodziny, która została zamordowana na Kresach, jest ruskim agentem. No dobrze, ale dosyć tych tkliwości. Współpraca z Ukraińcami zakończyła się jak zawsze. I nie mówię tutaj o normalnych ludziach, jednostkach, chociaż i z tym było różnie. Historycznie moją rodzinę od rzezi pewnego razu uratowała ukraińska sąsiadka. Zboże. O co chodzi w tej rywalizacji? Jeszcze w październiku 2022 roku w przygotowanym przeze mnie raporcie na temat sytuacji eksportowej produktów rolno-spożywczych z Polski w roku 2021-2022, który to raport trafił na biurko premiera i ministrów kilku resortów, podjąłem decyzję o wyrzuceniu z niego wywiadu z Olgą Trofimtsewą, ambasador z ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ponieważ był on jawnie antypolski. Głosił tezy sprzeczne z polskim interesem narodowym.
ogłoszonych w nim tezach poinformowani zostali na oficjalnym spotkaniu ministrowie polskiego rolnictwa. Ukraińcy z końcem roku 2022 rozpoczęli bardzo silną akcję lobbingową w Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej. Polski rząd zignorował rok temu bardzo groźną decyzję Komisji o zdjęciu kontyngentów na część ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Miało to oczywiście związek z blokadą portów na Morzu Czarnym przez Rosjan. Ukraińcy nadal produkowali więc żywność, ale ogłosili światu, że nie są w stanie jej wyeksportować. I faktycznie pojawił się problem, bo chociażby taki Egipt w ponad 80% zaopatrywał się w zboże z Rosji i Ukrainy. Ukraina jako kraj niebędący częścią unijnego wspólnego rynku miała wyznaczane kontyngenty, czyli dokładne ilości towarów, które mogła wprowadzić do obrotu na terytorium Unii Europejskiej. I nagle, w zasadzie z tygodnia na tydzień, kontyngenty w ramach unijnego rozporządzenia solidarnościowego zostały zniesione. Tania żywność i produkty rolne zaczęły w sposób niekontrolowany wjeżdżać na teren Unii przez polską granicę. Wiele firm w Polsce zaczęło więc dokonywać zakupów ukraińskiego zboża, jaj, miodu, no ale też drobiu, ponieważ jego ceny były znacznie niższe niż te u polskich producentów. Po kilku miesiącach rynek, głównie zbożowy, został zdestabilizowany. Rolnicy zboże zebrali, ale nie mieli go komu sprzedać. Dlaczego opłacało się polskim firmom kupować ukraińskie zboże, a nie polskie? Bo jest o wiele tańsze. Bo jego produkcja nie jest obłożona tyloma obostrzeniami i regulacjami, których wymaga się od producentów z Unii Europejskiej. Cóż, mleko się rozlało. Rolnicy zaczęli mocno protestować, politycy, zmuszeni do reakcji, zaczęli działać. Granica została zamknięta. Ukraińcy rozpoczęli kampanię lobbystyczną w Warszawie i Brukseli. Minister rolnictwa Ukrainy przekonywał polskich przedsiębiorców podczas kilku spotkań, aby wywierali oni presję na polskim rządzie, aby ten zatrzymał zniesienie kontyngentów i zerowanie stawek celnych na niektóre produkty. W Brukseli natomiast ukraińscy dyplomaci nieustannie łazili po korytarzach i gadali. Day. Powołując się oczywiście na trudną sytuację ich kraju. Prowadzili rozmowy z Hiszpanami, Niemcami, Holendrami, Włochami, którzy wybitnie byli zainteresowani, aby zboże z Ukrainy płynęło do Unii bez ograniczeń. Przed wojną największymi europejskimi odbiorcami ukraińskiego zboża byli właśnie oni. Hiszpania za kwotę 543 milionów dolarów, Holandia 519 milionów dolarów, dalej Włosi i pozostałe kraje. Mówiłem, pisząc ten raport z produkcji rolnej, że tu nie chodzi o żadne ukraińskie zboże, bo takie nie istnieje. Rolnictwo na Ukrainie jest w rękach kilku oligarchów. Są to Rosjanie, Amerykanie, Duńczycy, Holendrzy, Hiszpanie, Niemcy i kilku faktycznych Ukraińców. Tymczasem polski ambasador przy Unii Europejskiej, Andrzej Sadoś, poinformował ostatnio o różnicach pomiędzy polską a ukraińską produkcją rolną. Chcecie wiedzieć, jaka to jest różnica? Na Ukrainie ponad 70% gruntów należy do ogromnych gospodarstw rolnych, które dominują w produkcji. Są to korporacje zagraniczne, a nie tam jacyś ukraińscy chłopi. Mają one często po 500 000 hektarów. Wiecie, ile to jest 500 000 hektarów? Pierwsze 9 z 10 największych firm, które kontrolują grunty rolne na Ukrainie, są zarejestrowane poza tym krajem. Co oznacza, że podatek od ich przychodów płacony jest zupełnie gdzie indziej. Zobaczcie. Kernel Holding. Luksemburg. Ukrland Farming. Cypr. MHP, Cypr. TNA Corporate Solution, USA. NCH Capital, USA. Astarta Holding, Holandia. Industrial Milk Company, Luksemburg. Agroton Public Limited, Cypr. I na koniec Nibulon, Ukraina. Najmniejszy. I oto idzie mysie pysie gra. Czuwaj. A na odchodne. Jeszcze miesiąc temu mówienie o tym, że polityka państwa polskiego względem Ukrainy doprowadzi do katastrofy, wiązało się z medialnym ostracyzmem. Jakąż odwagą i godnością wykazał się wówczas Łukasz Warzecha, który niezmiennie od samego początku ostrzegał i przestrzegał. To jest dopiero twardy zawodnik. Mówcie, co chcecie. Stracił w tym czasie pracę, kolegów, a nawet przyjaciół, którzy odwracali się od niego i publicznie krytykowali, wyzywając i nazywając ruskim agentem. Nie złamał się. Dziś wszystko, co mówił, co mówiło wielu z nas, chociaż ja nic nie straciłem, o czym mówił Łukasz, wszystko się spełniło w 100%. A różnym hienom z polskimi paszportami posypały się niestety interesiki. Co?
Męczy was bezsenność? Czujecie strach, że przyjdą z CBA i CBS-u w kwestii zboża? Bójcie się. A może zżera was też panika, bo nie wzbogacicie się na odbudowie Ukrainy? Przecież tak ciężko nad tym pracowaliście. A może zaproszony przez was do Polski minister Ukrainy, któremu naobiecywaliście złotych gór, jest teraz niezadowolony? Powiem wam, że przez czas trwania tej wojny byłem na kilku spotkaniach, które otworzyły mi oczy. Takich antypolskich postaw, oczywiście nie wyrażonych wprost, ale inteligentnie w sposób zawoalowany, nie spodziewałem się po ludziach, którymi w nieodległej jeszcze przeszłości się fascynowałem. Straszne. Pniemy się na sam szczyt. I to wspólnie. Robimy to razem. Dzięki wszystkim darczyńcom za wpłaty, które służą rozwojowi projektu Marek Miśko Czuwaj. Wasze wsparcie jest nieocenione i sprawia, że powstają kolejne programy. Jeżeli uważacie, że warto wesprzeć nas w tym, co robimy z całym zespołem, możecie postawić nam kawę na serwisie Buy Coffee lub zostać naszym patronem na Zrzutce. Więcej informacji znajdziecie w pierwszym komentarzu i opisie filmu. Marek Miśko, Czuwaj. Zapraszam jutro na magazyn Czuwaj Katoliku w niedzielę o sprawach wiary, ideach i Kościele. To będzie bardzo mocny odcinek o podłych zwyrodnialcach, o ich działaniach na plebanii w Dąbrowie Górniczej. Marek Miśko, Czuwaj!